Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się z powrotem w grze Elden Ring. No i tak, oficjalnie przyznaję, że jestem ślepy. I to bardzo. Zobaczcie, co my tu mamy. Ja tutaj godzinami łaziłem. Szukałem, gdzie dalej, jak dalej. A odpowiedź była bardzo prosta. Kawałek dalej za tymi trupkami, których ostatnio spotkaliśmy. Można iść właśnie zwiedzać, szukać, odkrywać i tak dalej. I oczywiście nie widziałem tego, no ale tak, dosłownie jakąś, można powiedzieć, godziny, może godzinę po nagraniu usiadłem z powrotem do Eldena i zacząłem szukać. Znalazłem od razu oczywiście, no i oto tutaj teraz jesteśmy, nadal z mieczem antytrupowym, zbierając jakieś śmieci i licząc w sumie na to, że może jakoś sobie z tym poradzimy wszystkim. No i tak, samo to miejsce nie wydaje się mieć za dużo tym razem przejść. Widzę tylko jedną dziurę, która teoretycznie jest przejściem dalej. Jak jest w rzeczywistości, przekonam się za chwilę. I jednak nie. Jednak nie, dobrze, że to zauważyłem. Jednak nie jest to jedyne przejście, gdyż można iść jeszcze tu. Teraz tylko pytanie brzmi, czy chcę iść tu? O, tam chyba... czy będę mógł potem tutaj wrócić? Nie jestem pewien. Ale tak czy siak tutaj weźmy, siądźmy. Cokolwiek to miejsce by sobie mnie reprezentowało, to nawet jeśli nie mogę wrócić bezpośrednio, a już teraz widzę, że nie będę mógł, to zawsze da się tam coś może jakoś... A, teoretycznie się da, więc no, nie jest aż tak źle. Może nie straciliśmy niczego. Więc tak, teraz sobie usiądę. Zanim pójdziemy tak normalnie dalej... Czemu mój skok musiał być tak kilka milimetrów za słaby? Naprawdę, gro, czemu musiałaś mi skoczyć o te parę milimetrów za słabo? Czy tam może nie milimetrów tam. Nie wiem, ile dokładnie by było, ale no, wiadomo, o co chodzi. Teraz jeszcze raz. Skok z rozbiegu. Od razu lepiej, dziękuję. I chyba w ten sposób dostałem się też tam, gdzie chciałem przed chwilą iść, więc jej. A jeśli nie, to znaleźliśmy kolejne jakieś ciekawe przejście. I dobra, dobra. O, zapomniałbym prawie o lampie, bo oczywiście lampka musi się psuć po każdej śmierci. I cyk. Mamy tu trupy bestii z naprawdę różnorakim wyposażeniem. Ciekawe jest chyba więcej wariantów niż tych takich rzeczywiście żywych bestii. To może w sumie, nie żebym coś tutaj wiedział na ten temat, z góry podkreślam po raz kolejny. Nie żeby, właśnie tak, może to sugerować jedną rzecz, bo już się plątałem, że tak w rzeczywistości to Farum Azul jest przeklęty przez to, że właśnie im zmarli powstają, a sami bestie, ludzie, bistwolki, nie wiem jak ich nazwać, te bestie, ogólnie z którymi mam tu do czynienia, o i proszę, jest sobie ta dziura, o której mówiłem, właśnie są na wymarciu. A sama klątwa jest taka, że właśnie powstają po śmierci tutaj. Tak. Oj. Tak to wygląda. Ci żywi naprawdę będą tylko niewielką częścią całości. A naszym głównym przeciwnikiem nas tutaj, naszą opozycją, enemy, czy jakkolwiek to nazwać, no to będą właśnie te trupy. I klątwą tego miasta jest właśnie to, że jest przepełnione trupami. Bez nadziei na to, że powróci tu kompletne życie. Czy to jest tylko moja głupia teoria, która pewnie się okaże zaraz nieprawdziwa. Na 20 różnych sposobów, co najmniej. Ale i tak, fajnie, że po prostu tutaj wysnułem, bo lubię takie swoje własne teorie. I widzę cię gościu. Dobra, nie jest to może ideolo, bo tylko dwóch chwyciłem z trzech, ale tak, przynajmniej to mamy. Tak, ty dostaniesz ze zwykłej kulki, wiadomo, że cię nie dobiję, ale nawet nie chciałem cię dobijać kulką, bo na dobicie to właśnie mamy tego miecza. I teraz tak, co my tu mamy? Wielka nagrobna konwalia. Miła znajdźka. Miła znajdźka, bo to oznacza, że jakiś kolejny duch może dostać plus 10. Co w moim przypadku pewnie by oznaczało, nie wiem co, bo już
No, Meduza już dostała chyba 10. Jeśli dostała, to w sumie przydałoby się, żebym ją dodał do listy moich duchów aktywnych. I dobra, chyba zwiedziliśmy wszystko, jeśli chodzi o ten zakamarek. A przynajmniej taką mam nadzieję. Więc można spokojnie powrócić teraz do... jak to się nazywa? No, do tego tutaj, no. Do ogniska, miejsca łaski, jak zwał, tak zwał. Wyruszyć dalej na wyprawę i to miejsce nazywa się... Smocza Świątynia. Okej. Okej, cokolwiek to będzie, spodziewajmy się smoków. Skoro to jest Smocza Świątynia. I... Okej, może nawet nie tyle co smoków, co... Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z przeciwnikami bardzo podobnymi do tych, których już poznaliśmy w zamku. Pamiętam, jak on się nazywał. Teraz. No, ale ogólnie w zamku, w którym był Godric. No, ja dobra. Skoro mam do czynienia z czymś takim, niech tak będzie. Łyknę sobie szybko kawy, póki jesteśmy martwi. I... Może jednak się myliłem. Tak więc pora zmienić znowu broń. I wiem, że mógłbym pewnie nosić więcej niż jedną, ale nie. Nie ma co. A jeśli mamy ją zmienić, to zmienię oczywiście na co? No, na kosę. Dziękuję ci, gro, że pozwoliłaś mi ubrać kosę. Która, miejmy nadzieję, będzie skuteczna przeciwko temu oponentowi. Okej. Nie wydaje się najlepsza. Czyli nad tym cię będę labił, rozumiem. Rozumiem. No ale z drugiej strony też nie jest taka fatalna. A jeśli mi się tu też znowu nie udało, to teraz pora sprawdzić ostatnią broń. Bo potem mamy dwie takie same. Przy czym jedna jest wielkim mieczem, tylko a druga jest gigantycznym. Tak więc tak, mówię oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą o ostrzu czarnego ognia i bliźnierczym ostrzu, gdyż już jest to potwierdzone. Obrażenia obu to jest zwykły ogień, więc tak. Pod tym względem są po prostu identyczne. Nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ja nie umiem dzisiaj. Naprawdę nie umiem dzisiaj. W poprzednim odcinku nagranym też w sumie dzisiaj. Strasznie lamiłem. Tam w sumie dla mnie dzisiaj, bo dla was to będzie. Albo dzisiaj, albo wczoraj nagrywam to wszystko. Hełm wypełnionego rycerza. Dzięki. Czym jest hełm wypełnionego rycerza? Okej, więc to jest to samo, tylko że to jest takie jeszcze pokryte tym takim, no, tą płaszczem. Okej. Jest to w sumie to samo, co rycerze Godrika, tylko że jeszcze bardziej wygnanie niż u Godrika. Okej, będę dead. Chyba będę dead. Dobra, nie jestem dead. I muszę przyznać, kontry po zasłonie są bardzo przyjemne na tej włóczni. Więc tak, cokolwiek co będzie się działo, przynajmniej wiem, że mogę fajnie się reaktywnie bawić, czyli odpowiadać kontrami tylko na ataki. I nie będzie aż tak źle. No przynajmniej to jest jedna z opcji, bo drugą opcją jest też to, żeby właśnie wchodzić z inicjatywą, bądź nawet trafiać w nich z odległości właśnie tą piękną błyskawicą, która powoduje, że nie musimy nosić w teorii tej podstawowej włóczni błyskawic. Która, żeby nie było, podkreślam to nadal, jest znacznie tańsza. Ale jednak... znacznie... słabsza. I widzę tutaj tylko z dwoma mieczami. Więc teraz tak... Przepadł? Czyżby? Dobra, jest dead. Super. I tak, kamienny klucz miecz, czy jakoś tak, nawet nie przeczytam nazwy, klucz kamiennego miecza, dobra. Wiecie, nie czytam nazwy, bo to już jest taki standardzik dosyć dla mnie, co to jest i jak to jest, więc tak. Okej, okay, pokonany, fajnie i jakaś znaćka. Którym jest Smar,
smoczej rany. Rzecz, która jest totalnie bezużyteczna, niepotrzebna, jak się przekonaliśmy niedawno. Nie wiem, gdzie to prowadzi, ale jak można się zrolkować, to się zrolkuje. Jak widzę tego rycerza. Będzie cios w plec? Będzie. Może go zrzucimy? Dobra, zrzuciliśmy. To jest podwójny sukces. Tak, tu są jakieś kolejne komnaty, których chyba bym nie chciał teraz ruszać. Więc tak, 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 uciekajmy stamtąd póki co. I dobra, co tutaj mamy za znajdźkę? Złoty rund 12. To jest moja reakcja dosłownie. Nie wydaje mi się, żeby to było jakkolwiek, cokolwiek cenne, warte. Ratuj. Ratuj. Ratuj, dziękuję. Okej, czarny ogień oczywiście. Walczyliśmy już i z jednym, i z drugim. Ale wtedy byli osobno. A teraz mamy ich jako duet. Dobra, pora przetestować waszą odporność na ogień. Moją nową, potężniejszą kulą ognia. A no tak, zapomniałem. A, że są odporni na wszystko. Zresztą nieco chciałem przekazać i powiedzieć. Tylko raczej, że jak wszystko tutaj, są w stanie unikać moich... większość moich czasów. Natomiast z tego wyszło mi, ich są odporni na wszystko. Nie wiem, jak ja to robię. Ale tak, czekaj. Wiem, co on robi, więc trzeba się odsunąć. I tak. Wniosek numer jeden. Albo to jest niestosowne do walki z nimi. Albo po prostu oni są tacy odporni, że ta broń nic im nie robi. Więc trzeba będzie spróbować kosy. I w ogóle dziwne, dziwne. Już wcześniej wydawało mi się, że oni są jakimiś jaszczur podobnymi czy coś, a tutaj... jeszcze bardziej to tak potwierdziło trochę. Ale okej, okej. Spokojnie, full focus. Damy radę. Dojdziemy tam, jakoś. Nie zginę. Zemścimy się na nich. Okej. Ciekawa sprawa, że w sumie każdy tutaj z tych jego wiatrów pozwalał na kontrę od razu. Tutaj będzie jeszcze jeden. O, nawet go znalazłem. Trzeba wykonywać kontry po prostu po jego atakach. Ale po zwykłych atakach, nie po wiatrach, ani uderzeniach tarczą. Po wiatry i uderzenia tarczą niestety, nawet jeśli można skontrować to ze znikomym skutkiem, jest to dla mnie. Okej, okay. Wielki miecz wypędzonego rycerza. Teraz nawet nie wiem, czy takie miecze już miałem, czy nie. Ale tak mniejsza z tym. Ja pozwolę, szybko łyknę tutaj i zobaczmy, co to jest. Czemu się tak dzisiaj plączę? Czy ogólnie czemu się ostatnio tak plączę, bo to jest, no, u mnie już częste. Znaczy niebezpiecznie często bym powiedział. I tak, można dalej zwiedzać. Iść naokoło. A, to jest ta salka, okej. Okay. Albo można wejść tam i się z nimi zmierzyć, co też mam zamiar uczynić. Tylko jak mówiłem, tym razem pójdzie ze mną inna broń. Oczywiście to będzie to kosa. A mój klon, łza, czy jakkolwiek to nazwać, będzie wyposażona w pieczęć czarnego ognia, gdyż jest najmocniejsze, co mam. Tam jednak będę polegał chyba bardziej na tarczy niż na pieczęciach. Tak będzie bezpieczniej dla mnie. Dobra, i trafi mnie oczywiście, bo on zawsze będzie idealnie rzucał tak, żeby trafić. Okej. Okej, wniosek następujący. Kosa jest skuteczniejsza przeciwko nim. Chyba. A jeśli nie, to nie wiem, co jest przeciwko nim skuteczniejsze. Ale czego bym nie brał, to czuję, że ginę strasznie szybko. Ich obrażenia muszą być znacznie wyższe niż moja zbroja jest w stanie przyjąć. Okej, okay, znowu będzie eksplodował czarnym ogniem. No normalnie nie wiem, co mam zrobić z nim. Mhm, no i teraz jeszcze Kululu, który mnie zabije pewnie.
Bo tak, to jest dozwolone, żeby po prostu mnie zablokował pod sobą w ścianie i żeby toczył się dalej. No to, to tak, tak. Totalnie dozwolone, totalnie w porządku. W końcu to boss, więc im wolno wszystko. Tak, delikatny trigger. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, to wybaczcie. Ale naprawdę nie lubię takich... Można powiedzieć, nie tylko nawet mechanik, bo to jest bardziej nieczyste zagranie ze strony gry niż sama mechanika. Więc no, po prostu to nie jest w porządku. Tak to nie powinno wyglądać. Jeśli tak to wygląda, znaczy to, że gra jest może nie tyle co niedobra, niedostosowana, coś kiepska. Znaczy nie do końca sprawiedliwa. To też było totalnie niesprawiedliwe. Zdarzały się ataki przez mgły. Okej, okay, ale to jest przesada. I straciliśmy w tym sposobem... Ile to było? 70 par tysięcy? Nie to żadna tragedia. Pod żadnym względem oczywiście, no ale... da się jeszcze tędy przejść? Nie, nie. Tu jest tylko zablokowane przez mgły, okej. Okay. Czyli legalnie wejście jest tylko tam. I chyba nie ma co, żebym szarżował, więc... Ja, lepiej się pozbędę tych rycerzy na spokojnie i spotkamy się, jak już będzie na miejscu i będę w stanie walczyć z tymi dziadami znowu. No, dobra. Jestem już tutaj, jak widzicie, gotowy do bitwy, ale znalazłem też coś, co może trochę pomóc. Nie wiem, co on tu robi, czemu tu jest jego znak. Niemniej jednak oczywiście skorzystam, bo ten boss jest głupi i niesprawiedliwy. I w ogóle nie wiem, czemu go tak zaprojektowali, bo... Pomysł fajny, ale... No, no, jakby to najłatwiej powiedzieć... Mogli się bardziej postarać co do uczciwości jego niektórych ruchów. Zdecydowanie moim zdaniem mogli. Ale teraz tak, mamy jego, mamy swojego ducha. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, poza tym, że jest dosyć wytrzymały. I ciekaw mi też, co to za broń ma, bo już widziałem tu coś, ale przynajmniej wydaje mi się, że tu coś widziałem, jak siedział tam przy wulkanie. Ale no, mogłem się mylić oczywiście. I zastanawiam się, co to jest, gdzie to zdobyć, bo... Nie jest to broń mojego typu, ale no, zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Chociaż dobra, to może być jakiś młot, który nawet mam. Tych młotów mam tyle, że nawet mogę nie kojarzyć większości z nich. Oczywiście, kululu z brzucha. Tak, 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 bo to jest całkowicie normalne, że on będzie tak ciągle robił i że... No, przejedzie cię tak, żebyś zginął. Tak. O, super. Straciłem muzę. No, ale dobra. Z jednej strony straciłem muzę, z drugiej udało się pokonać już połówkę tego bossa. No, nie! Nie, no proszę cię, gro! Chyba będę musiał naprawdę pomyśleć, co ze sobą zrobić. Bo tak jak to tutaj wygląda, to to nie, nie. Więc tak, znowu widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem tu znowu. I tym razem jestem tu z Nagakibą, gdyż przypomniałem sobie, że są dwie rzeczy, których jeszcze nie przetestowaliśmy z naszego arsenału. Otóż... Krwawienie. Nadgłą krwawy płomień. I zatrucie. Więc tak, może są jeszcze jakieś tajemnicze właśnie możliwości, które pozwolą nam to przezwyciężyć. Kto tam wie? Jednak ja chcę sprawdzić, zaczynając oczywiście od zatrucia, bo... No nie ukrywajmy. Ile jest na nich warstw, to nie wiem, czy krwawienie będzie dobre. Z jednej strony. Z drugiej oczywiście, to można powiedzieć, ale to jest tylko skóra, no to gościu, to krwawienie będzie świetne. Ja jednak bardziej ufam truciźnie w tej kwestii. Więc mój cel jest bardzo prosty. Spróbować go otruć. I dobra, nie wiem co to za ruchy robi ten nasz tutaj Bernhall, ale zdecydowanie to są jakieś inkantacje, zaklęcia czy coś, czego najprościej w świecie nie znam. I czy jest zatruty? Nie, jeszcze nie jest zatruty. Ale tak, skoro Bernhall tam się bije z tym, to ja pomogę tym może mojemu... mojej łzie pokonać tego gościa. I z tego co widzę w ogóle... Chyba to jest... Dobry wybór, zatrucie. No!
Dobrze, że nie zrobił kolejnego kółka. Gdyby był kolejny, to już bym się wkurzył, delikatnie mówiąc. Aha, no dobra. Jak ulubiony trik. Podpalenie wokół siebie tego okręgu. Okej. Okay. To jest umiejętność broni. To mówi mi tylko jedną rzecz. Cokolwiek to za broń jest, raczej tego nie posiadam. Dobra, mamy to, mamy to. W końcu? Kolejny? Ich jest więcej niż dwóch? Dobra, no to zatrucie po raz kolejny to będzie. Jeszcze nie koniec? Co? To co teraz? Nie, nie, nie! Jełopie! Nie rzucaj jeszcze raz za trój broń. Tylko bierz tarczkę i się zasłaniaj delikatnie chociaż. Dobra, to jest odpowiedni moment. I dobra. Dobra, dobra. Fajnie, ale to jeszcze nie koniec. Nie podoba mi się to, że to jest kolejny ten. Strasznie szybko stracił dużo tego wszystkiego. I dzwonek kulisty górnika kowala. 4. Prostorna do czarnego płomienia. Dobra. Dobra, zobaczmy oczywiście najpierw tornado czarnego płomienia, bo jakby inaczej. Był tu popiół wojny, który gdzieś tutaj powinien być, tylko gdzie? O, okej. Okay. Drzewcowa i podwójne ostrze, tornado czarnego płomienia, sztuki płomienia, okej, okay, czyli to jest to ognisko od wiary. Tutaj tornado czarnego płomienia, zakręć orężem nad głową, następnie uderz nim w ziemię, by wywołać potężny wir czarnych płomieni. Okej, okay. Dobra, dobra. A jeśli chodzi o sam, sam kamyk, to mamy tutaj kamienie 7 i 8, okej. Okay. Okej, dobra. I fragment ruin, ciekawe. Nie wiem po co, ale tak. Jeśli taka sytuacja istniała, to mogę powiedzieć z czystą premedytacją, z pełną satysfakcją i tak dalej, i tak dalej. Naga kiwa sobie na to zasłużyła. Dostaję plus 24. A może nawet i plus 25, w zależności od tego, ile mam tych, powiedzmy, nadmiarowych kamyków. Więc tak, jej, czy coś? A to ty, o co chodzi? A nic więcej nie ma, chyba że rozmawiaj może? The pursuit of knowledge is without end. For knowledge is never a thing complete. Thus I maintain the mantle of all knowing. Perhaps the same could be said of guidance. Who's to say whether we'll remain who we are once the fight is finished? What do you think? As one who aspires to become Elden Lord. Okej. Okay. No cóż, no to co ja tu myślę, no. Czy ja chcę zostać eldeńskim władcą? No nie, no, nie, nie chcę. Wszyscy mnie do tego zmusili po prostu, więc no, robię to, bo muszę w sumie. Ja się tu nagle pojawiłem, nie wiem po co, nie wiem jak, gdzie, kiedy. I nagle takie wszyscy zostań władcą, zrób to, zrób tamto. Okej, okay, no to po prostu to robię. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Jeszcze mówił, i wtedy przeminę to, a oręż do zabijania bogów. Oj. Chyba nie jest z nim najlepiej. No dobra. Mam 6 tych kamieni, to wiecie co. Nie będę za tym płakał. Dużego podniesienia statystyk to nie da, ale... Nie, nie. Smith your weapons during my time here.
Allow me to coin this just once before it ends. My lord. For that is what you are. Okay, smutne to, ale jeśli tak się ma dziać, to jeszcze się z mnie pożegnamy. Jeszcze stąd nie wyjdziemy na wypadek, gdyby miał przepaść. Niech poczuje swą radość z tego, że może kłóci broń i tak dalej. Inaczej mówiąc, pora wykupić trochę kamieni jeszcze. Mamy 7, 7, potrzebujemy 8 i tutaj mamy 9, okej, okay, potrzebujemy 12. A, bo stwierdzimy, że chcę jedną rzecz jeszcze ulepszyć tak na maksa, ile można. Więc tak, 9, 10, 12, okej, okay. 4. Chodzi o pewną pieczęć, którą mamy ze sobą i która okazała się nieocenionym wsparciem. Głównie chodzi o pieczęć zbójcy bogów. Myślałem też pozostałych, żeby je może ulepszyć, jak to powiedzmy drzewa czy coś. Możemy chociaż te ósemki, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Pieczęć zbójcy bogów jest najlepsza z najlepszych. Potężniejszy nie znalazłem, chociaż ta drzewa powinna być ogólnie lepsza. Tak więc lepszym zabójcy bogów do plus 25. Zasłużyła na to. Podobnie jak Nagakiba, ale ta pieczęć przynajmniej wiem, że będzie mi służyć do końca. Ale czy Nagakiba będzie ze mną do końca? Nie mogę tylko potem żałować. Ale niech będzie, Nagakibo. Gratuluję, jesteś legendarną bronią maksymalnego stopnia. Zasłużyłaś na to, dzięki swojej bitwie przeciwko tym tamtym. A jeśli chodzi o to, czym tarczę nie ulepszam, to chociaż możliwe, że to jest ostatnia okazja do ulepszania. I te teksty jeszcze tym bardziej to sugerują. Że to może już być naprawdę koniec. Tak, co to chciałem. Nie ulepszam jej, gdyż mam delikatny plan, żeby może zmienić tarczę na inną za jakiś czas. Prawda, podkreślam, za jakiś czas, bo na razie się o tym nie myślę aż tak. Bo tarcza aż tak nie potrzebuje, też potężniejsza i to jest jak najbardziej wystarczająca. No ale dobra. Jeśli już udało się tak to zakończyć i w ogóle to... Dalszą podróż możemy udać się jeszcze trochę właśnie z Nagakibą. Niech się cieszy. Wyruszmy po prostu dalej. W pogoni za szczęściem czy coś tam. I ku moim zaskoczeniu widzimy tam na dole znowu żywych bestie. Czy bestio łaków, bestio ludzi, nie wiem jak ich nazywać. Którym zadajemy przyzwoite obrażenia, a oni nam biją jeszcze więcej. Resta 70 tą kataną, to jest naprawdę dobry wynik, patrzę na to ile biła ona wcześniej. Tak, stała się naprawdę porządną bronią. To by mówić, jest wspaniała. Zasłużyła na to ulepszenie. Inne broni na pewno też na to zasłużyły, ale jeszcze nie jestem na tyle zdecydowany, by im to po prostu dać. Ale po tej bitwie z tym, miało być duo, a wyszło ich nie wiem ile. No Nagakiba po prostu była więcej niż godna, była wręcz do tego stworzona, by to otrzymać, więc tak. Otrzymała to jako pierwsza z broni innych niż klasa. Nie liczę pieczęci, bo pieczęć to oczywiście, ale jak to jest powiedzieć, ta pieczęć to dostała głównie dzięki temu, że jest po prostu najmocniejszą pieczęcią ze wszystkich, które mam. Bo nie ma do tego, czy zasłużyła, czy nie. To była prosta kalkulacja matematyczna. I no. Mówię, zrobiłem to tylko dlatego, że wiedziałem, że ciężko mocniejszą, nawet coś, co w teorii, jak już powtarzam, powinno być esencją potęgi na czystej wieży, której mamy bardzo dużo, jak na mnie odczucia. Patrząc na to, że zazwyczaj, przynajmniej z moich doświadczeń, we wszystkich grach tego typu, From Software, i tak wiem, że obiecam, że tego nie będę robiłem, kończyłem na 40 wiary, mam tu 50, czy 50 parę, nie jestem pewien teraz do końca. Więc mamy olbrzymie ilości, a pieczęć, która w teorii powinna być właśnie najpotężniejsza, ma dużo niższe skalowanie niż ta, która ma niby takie same skalowanie, ale z drugiej strony jest... No nie ma takich wielkich wymogów, więc... No mi to pozostawia tylko jedno pytanie, tak naprawdę. Czemu ta pieczęć jest mocniejsza?
Bo nie jestem w stanie tego pojąć. Naprawdę nie jestem. Ale tak czy siak... Na razie się może nie przejmujmy. Spróbujmy po prostu... tylko przetrwać. Nie ginąć i tak dalej. Nie garnek! I idźmy przed siebie w poszukiwaniu nadal tych kamieni, bo w sumie po co tu jesteśmy. A niestety, zamiast znajdować kamienie, to walczymy z bossami. To jest trochę niepokojące jak dla mnie. I tak, tu jest dalsze przejście, więc... jeszcze tu nie idę. Najpierw chcę zobaczyć wszystkie te takie ślepe zaułki. Bo jak wiadomo, ślepe zaułki dają znajdźki. Kamień Kowalski 7. Miło. Może się kiedyś przyda jeszcze. Chociaż nie byłbym tego aż taki pewien, jako że no... nasza przygoda z Elden Ringiem jest coraz bliższa końcowi. Nie mogę temu zaprzeczyć, po prostu... też czuć. W tych dialogach, w tym wszystkim, w tym dramatyzmie. Zresztą w sumie chyliłaby się ku końcowi na pewno, gdybym chciał wyruszyć już od razu po prostu po tron Lorda Chaosu. Ale jako, że nie chcę, bo chcę mieć tą właśnie wspaniałą opcję swobodnego wyboru zakończenia. To jest jedna rzecz, a druga opcja, żeby zdobyć 100% achievementów od razu już za jednym podejściem, bo nie wiem, kiedy bym miał wenę na NG+ i tak dalej. No to najpierw muszę przejść drzewo, malenie. Inne takie wielkie dziadostwa i... byłem przed chwilą, czy mi się tylko wydaje? Chyba serio tu byłem przed chwilą. No. Musiałem tu być. Dobra. No to spadamy tutaj. Aha. No i idziemy przed siebie. Obym się nie zawiódł na sobie. Aby mój instynkt przetrwania wskazał mi, tutaj nie powinienem iść, lepiej zawróćmy, bo nie chcę zakończenia robić. Jeśli mi tego nie pokażę, to możliwe, że dzisiaj już ukończymy przygodę. Chociaż szczerze w to wątpię. Pewnie znowu gdzie będę ślepy, nie widząc czegoś oczywistego i... talizman starożytnego smoka plus 2. Okej, okay, tak, zdecydowanie. Nie jest to wielka różnica, ale nie, tego chcę. Tak, przyda się. Zawsze dodatkowe procenty. A lubię dodatkowe procenty obrony. Przeciwko wszystkiemu. Co fizyczne? To wróg? Nie, to nie wróg. Ale nie podoba mi się to. Cokolwiek tutaj się dzieje, to... no nie wygląda to najlepiej. Wręcz wygląda to jak jakieś martwe tkanki. Więc tak, martwe tkanki. Trochę jak ten cały... nie pamiętam jak się nazywał. Czym w sumie nazywał Arci, powinien powiedzieć. Jak chce te otoczenie tej właśnie fii, tam ona przy jakiś chyba wielkim... jakichś właśnie takich zwłokach zrobionych z czegoś tego typu leżała. Tak, i też podobnie do materiału, z którego była ta dziwna twarz, tam pod tym pierwszym zamkiem, którym odkryliśmy dosyć późno. Tak, w tych późniejszych zwiedzaniach, jak tam wiedziałem, że jeszcze jest parę znajdziek i... A po tego zamku jeszcze tak sobie, nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale sobie przypomniałem o tym teraz, więc wolę o tym wspomnieć od razu. Odkryłem, jak zniszczyć ten taki posąg tam, który był też świecący. No nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić. I jak z nim zrobić. Trzeba było sprowadzić trolla. Najbardziej oczywista rzecz, jaka mogła być. A oczywiście o niej nie pomyślałem przez bardzo długi czas. Sam posąg nie skrywał żadnej wielkiej tajemnicy wszechświata, czy coś tego typu. Nie. Po prostu miał w sobie trochę kamyczków. Jedynek i dwójek, więc... miły dodatek, aczkolwiek totalnie niepotrzebny, jeśli się nie marnuje kamyków, wie się, co się chce ulepszać i... w sumie nie wiem, co jeszcze chciałem dodać. Ale tak, mam tutaj rycerza Tygla, bo tak się oni profesjonalnie nazywają, i nie chcę z nim walczyć w uczciwym starciu, bo wiemy, jak się to skończy, więc... marzę z błyskawicy. Tak przełamuje mój blok. No nieźle. I... ta włócznia nie jest na niego dobra. Patrz, okej, jest... równie skuteczna co katana, więc... podejrzewam, że on po prostu jest odporny na...
na te typy obrażeń. A może być odporny też na wszystkie po prostu typy obrażeń. W końcu ciężko stwierdzić, jak wytrzymali są rycerze Tygla. Poza tym, że są to okropne dziady, które są niesprawiedliwie potężne, moim zdaniem, momentami. Ale tak, jeśli go tutaj widzimy, to też warto z nim zawalczyć. Nie tylko z tego powodu, że ogólnie chcę z nim walczyć, co... Właśnie spróbuję go rozkrwawić może, albo mam tą wielką kulą oknie, czemu nie? Co z drugiego też powodu, jakim jest to, że często za ich pokonanie dostajemy się jakieś fajniejsze nagrody. Nie powiem zawsze, bo był chyba jeden czy dwóch takich, którzy byli tylko po to, żeby być. Ale tak, ogólnie można dostać fajne rzeczy. I tak, pokonany? Dasz coś fajnego? Nie, to był jeden z tych takich, który był, żeby być. Żeby irytować, wkurzać, załamywać, czy coś. No może być czegoś bronił sensownego. I tak, bronił miejsce łaski, więc... Nie jestem pewien, czy tam wszystko zwiedziliśmy. Tak więc pozwólcie, że trochę się cofnę. I tak, chyba trzeba będzie zaraz... dalej, bo z tego co widzę, tutaj już zwiedziliśmy wszystko. Tutaj do podniesienia niczego nie widać, więc tak, można lecieć. Można lecieć. I cieszyć się z tego, że tak właśnie będziemy dalej móc iść, zwiedzać, odkrywać. I dobra. Dobra. Mamy to. Kolejne miejsce łaski. Siadamy. Odpoczywamy. Pewnie padłam klika do mikrofonu, jak zwykle. Niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić, jak już powtarzam, nie wiem, który odcinek z rzędu. Ale dobra, jesteśmy tu. Mamy... Jastrzębie. Mój śmiertelny wróg z pierwszych lokacji. One powróciły. A tam powróciły smoki. Cokolwiek tu będzie, jakkolwiek tu będzie, musimy się przygotować chyba na katorgę. O, winda jakaś? Ja jestem na dole. I oznacza to mniej więcej tyle, że będziemy musieli znaleźć windę tam na dole gdzieś i ją przeprowadzić co z powrotem. Okej. Zapamiętam to. Albo przynajmniej spróbuję zapamiętać, bo znajdę życie, co zapomnę, co z 20 razy jeszcze zanim dojdziemy do tej windy. I czy to miejsce coś skrywa? A są jakieś drzwi? A, nie. Tylko zdoba. Niestety. Okej. Gołąb pokonany. Teraz tylko ostrożnie, żeby nie dostać się z prunda. I tak. Liczyłem na to, że trafię gołębia. Niestety nie trafiłem za pierwszym razem. Więc musimy być ostrożni. Bo jeden błąd i po nas. A nie chcę tutaj wracać, chociaż wiem, że tu... Okej, chyba było jeszcze łatwiejsze zejście. Tak, zdecydowanie było. No ale wracając, tak nie chcę tutaj musieć przychodzić jeszcze raz. Chociaż jest to dosłownie parę centymetrów, czy może parę metrów raczej. Wreszcie ciężko określić skalę takich miejsc w grze pokryju Elden Ringa. No ale wracając, no nie jest to daleko od tego miejsca, no. Ale i tak, wolałbym nie musieć jeszcze raz przełazić. Szoku związanego z tym, że gołębie mnie atakują. Przecież tak, wiem, że to są jakieś sokoły, jastrzębie i tak dalej, ale dla mnie wszystko co lata to jest gołąb. Ewentualnie wrona. Chociaż to tak oczywiście tylko tak się śmieje czy coś, bo tak to określam, ale... No oczywiste to jest, że każdy ptak jest czymś innym i... No nie powinno się tak przyrównywać, bo... czy coś, bo jeszcze kogoś zmylę. Ja nie wiem, ale... No. Nie wiem, kto by miał brać mnie za autorytet, jeśli chodzi o nazwy ptaków. Okej, widzę to niestety. Śmierć wspaniała, piękna. Znowu mnie dopadła. A tam był prawy martwy smok i mam nadzieję, że to nie był bug, bo jeśli to będzie bug, to teraz będę się wkurzał. Znowu będę musiał z tym smokiem walczyć. Teraz tak, to tutaj. To tutaj i teraz tak. A tu są dwa. Chyba przy okazji też będę musiał wyciągnąć kosę, bo katana... No, nie wydaje się najlepszą bronią do celowania w coś ponad mnie. Tą kosą było tak jakoś może łatwiej, chociaż też ciężko stwierdzić.
No, ale tak czy siak wyciągnę ją, bo jednak kosa miała być naszą konieczną bronią. To jest pierwsza sprawa. Druga, bardzo lubię tę kosę. A trzecia sprawa jest taka, że po prostu naprawdę mam nadzieję, że będzie lepiej trafiała te ptaki od katany. Mhm. No, zdecydowanie. I przy okazji jest znajdźka, którą wcześniej pominąłem. Jest to prawda tylko żelasty liście, więc nie jest to aż takie istotne. I tak, pióro burzowego jastrzębia, więc wiadomo co to jest burzowy jastrzęb. Żebyśmy byli jasni, żeby to było jasne, żebyśmy nie mieli jakichś takich niedomówień. Tak, wiem, że to są burzowe jastrzębie teraz już. Oficjalnie, kiedy zobaczymy tę nazwę. A póki coś, tym nie przejmujmy aż tak, tylko gajmy pierunów i walczmy z tymi gołębiami. Żebyśmy tylko nie zginęli po raz kolejny. Należy tam 100 coś tysięcy i fajnie byłoby to odzyskać. Chociaż to na poziom chyba nie starczy, tak, no zawsze to będzie jakiś miły dodatek. Prawie na poziom. Mhm. Dobra. Gwiezdny kluczu. Ostrożnie, spokojnie. No i widzę tutaj tego prawie martwego smoka. Jako, że jest prawie martwy, to może nawet i go pokonam. Bez problemu. Błyskawice sobie pod siebie wrzuca, oczywiście. Znany trik już od innych smoków również. Okej, to uderzenie nie jest może znanym trikiem, ale można było się spodziewać. I dobra, pokonany. Kamień starożytnego smoka. Okej, dziękuję. Jakieś znajdźki niepotrzebne nikomu do niczego. I tak dziękuję. No i udało się. Pozbyłem się go. Jako, że daję ten kamień, to podejrzewam, że pozbyłem się go już na dobre. Bo raczej wrogowie, którzy dają takie skarby, to nie powracają tak po prostu. Dobra, teraz ostrożnie, żeby nie spadł. To tu. I czy cokolwiek tutaj mamy ciekawego? Poza gołębiami. Złote nasiona. Które może będzie wystarczające, żeby mieć kolejną butelkę? Tak myślę. Wiesz, mam być totalnie szczery, to pewnie wątpię. Pewnie potrzeba teraz jakoś 6 nasion czy coś. Mamy tylko jedno. Będę życie, więc tak. Dobra. Kosa zdecydowanie się lepiej sprawdza. I nawet nie zginęliśmy. Chociaż mogliśmy, więc jest super. Bardzo nawet. I teraz, kiedy jesteśmy w tym momencie, w sumie to można iść dalej tam. Albo chyba tutaj dalej spadać, to ten wolą chyba dalej spadać. Pójście tam wydaje się być taką oficjalniejszą trasą, a ja nie chcę oficjalniejszych tras. I ponury kamień kowalski starożytnego smoka. Kolejna ponura broń teraz na plus 10. Tamta broń specjalna. Tam też wydaje się to być oficjalnym przejściem. Ale to jest bardziej widoczne. O, ciężka decyzja, bardzo ciężka decyzja wręcz. Powiedzmy, że podejdę tutaj kawałek, zobaczymy dokąd to prowadzi. Ewentualnie zaraz zawrócimy. Chyba styję. Wolę je pokonać jednak, nawet jeśli tutaj leżą. Żeby potem nie było, że na plecy mi wbiegną i przez to zginę. A i swoją drogą chyba mamy rundę na chociaż jeden poziom. Fajnie by było, oczywiście. A mówię chyba, bo nawet nie śledzę, ile już to wszystko wymaga. Wiem tylko, że dużo, ponad 100 tysięcy. I jestem dead. Oczywiście. Musiałem głupi ruch zrobić. Musiałem. Nie byłbym sobą po prostu, gdybym tego nie zrobił. Jakoś tam dojdziemy. Jakoś tam. Chyba jednak pójście tam w dół by było tym lepszym opcją dla mnie, bo bym miał tą windę. Ale z drugiej strony windy są zazwyczaj do lokacji, które idą naprzód. Tylko kiedy są windy czy skróty, które prowadzą do jakichś takich poboczniaków, niepotrzebnych nikomu, do niczego. Więc tak. Podejrzewam, że jednak
ta droga w bok będzie tą poboczniejszą bardziej. O ile nawet nie będzie powrotem do jakichś jeszcze wcześniejszych miejsc, w których byliśmy. Bo to też jest jak najbardziej prawdopodobne, możliwe, realne. I tak dalej, no wiadomo o co chodzi. Noż, nie myślę, że zaraz zginę od tych gołębi. Byłby wręcz... dostałbym delikatnego rage'a, mówiąc wprost, po czymś takim. I oczywiście, no wiadomo, że każdy może mieć gorszą chwilę, no ale bez przesady, żeby tych ptaków ginąć. I w sumie może też bezpiecznie będzie je eliminować w taki sposób. Hmm. Całe szczęście eksplozje tych kul ognistych są na tyle dużo, że tak, to jest dobry sposób na eliminowanie tych ptaków. Może tylko, że są ciężkie jak kamienie. Inaczej mówiąc, mają takie przy sobie uczucie tej masy wielkiej, wielkiej siły. Coś takiego, co było widoczne najbardziej, przyrównując znowu inne gry. Chyba w Dark Souls 1, bo tam to naprawdę tak te zasięgi kul ognia były niewielkie. I żeby nie było, to nie było wcale złą rzeczą, bo to też dodało takiego uroku piromancji. Oczywiście piromancja tam zawsze była dosyć fajna, na swój sposób i tak dalej. Zawsze miała swoje miejsce, przy czym taka dodatkowa pogaduszka to właśnie w jedynce była dobra dla każdego, bo tak naprawdę chyba zaklęcia miały tam wymogi, czy nie, bo w sumie nawet nie pamiętam, czy coś wymagały, żeby ich używać. No ale mniejsza, a jeśli wymagały, co ok, jeśli nie, co nie. Bo tego akurat nie pamiętam, chociaż wydaje mi się, że chyba wymogi albo nie istniały, albo jeśli były, to bardzo niskie. A głównie dlatego, że pamiętam jedną rzecz taką. Nie, dobra, piromancja była dla każdego, dosłownie dla każdego. A bo tak, pamiętam teraz już jedną wielką zmianę. I właśnie, fajna byłaby, była dla każdego i nie wymagała żadnej inwestycji, żeby być dobra. Do tej pory nie jestem pewien, czy to było kwestią zamierzoną, czy kwestią, jak to się nazywa, baga. Ale tak mówiąc bezpośrednio o co mi chodzi, to piromancja się po prostu nie skalowała z niczym. To dawało fajny efekt, że właśnie, nieważne, trzy inteligencji, trzy wiary, czy ile tam można było mieć najmniej. Czy powiedzmy 99,99, zawsze było po prostu tak samo. To miało swój urok. Te ciężkie, kamienne, tak jakby kule ognia o niewielkim zasięgu. Też miał po prostu swoje takie coś specyficznego, które spowodowało, że to było takie fajne. Okej, już rozumiem zamysł tego miejsca. A czemu mam włączone to? Nie wiem. Ale tak, chcą mnie tutaj podejść, we wodzie z magią błyskawic, żebym szybko zginął, przez to, że będąc w wodzie mamy obniżoną odporność na błyskawice, ogólnie mówiąc. Co tu jeszcze? Dzwonek kulisty górnika ponurego kamienia, że co? Chyba nie rozumiem. Jednak zanim sprawdzę, o co do końca chodzi, to pozwólcie, że tak spalę lampę, żebyście widzieli coś. I ubiję ich wszystkich. Przecież już zebraliśmy wszystkie, chyba że to jest druga sztuka czegoś takiego? A, nie. Ponury kamień kowalski 9, okej. Okay. Czyli jednak nie ósemki, a nawet dziewiątki są nielimitowane. Okej. Okay. Myślałem, że zrobiłem coś specjalnego, że tak... to było po prostu oddanie sprawie, czy coś takie specyficzne. I naprawdę wielkie, że zrobiłem dziewiątki z tych wszystkich moich broni. A coś się okazuje, że nie, że każda broń może być dziewiątką. I nie dosyć, że to znalazłem, to jeszcze kolejne miejsce łaski. I nie wiem, czy mnie to cieszy, czy raczej niepokoi. No naprawdę nie wiem, czy mnie to cieszy, czy bardziej niepokoi. O. Tam jest mgła. Bosa. Więc powiedzmy, że bardziej mi to niepokoi, bo patrzcie, takie koloseum. Mgła bossa. Podejrzewam, że to może być już koniec gry. Więc... więc nie. Ja tutaj nie idę. Na szczęście mam tutaj to aktywne, więc zawsze będzie można się tutaj fajnie wteleportować, zamiast przechodzić dalej, ale... jednak się myliłem, jednak to taka mniej widoczna droga była tą oczywistą. Chciałem w sumie tą oczywiście nie...
główną, tą windę odeślę, bo w sumie po co? Mamy co trzymać na dole? I tak, ruszamy tam jeszcze raz, bo chcę sprawdzić, co jest tam w tych innych miejscach. I miejmy nadzieję, podkreślamy, miejmy nadzieję, że coś jeszcze fajnego nas tutaj spotka i w sumie teraz tak patrzę, 50 minut odcinka. Chyba powinienem to kończyć. I to zdecydowanie. Ale dobra, co mi szkodzi. Zarzucę wam jeden dłuższy. Jako, że ostatnio dużo lamiłem, mało zrobiłem, to ten będzie dłuższy, ale będzie wypełniony postępem. I tak. Patrząc na to, że tam prawdopodobnie już jest koniec, to będę musiał po prostu pokonać to malenie, no i wrócić tam do tego, do ognistego olbrzyma. By tam właśnie aktywować ponownie coś tam i usunąć te trzy palce. A tak, chyba będę musiał to zrobić, ale ja nie chcę drzewa. Możecie się dziwić, możecie się śmiać, możecie mi nie wierzyć, ale przynajmniej dla mnie, szczerze to mówię, to drzewo jest okropne. Ja tam nie umiem się poruszać, nie umiem walczyć, nie umiem szukać trasy. Nic tam nie potrafię. Po prostu to nie jest lokacja dla mnie. Smutkiem stwierdzam, że jestem po części zmuszony, by do niej iść. Chcę naprawić swój błąd, do którego zostałem trochę taki jakoś przymuszony. Też, w sumie to jest mój błąd z własnej woli. Po części, ale jednak nadal z drugiej strony też nie do końca mój własny. Bo, jak się okazało, co będę przypominał za każdym razem, gra pominęła mi dialog w miejscu, w którym byłem, który powinien być. Nawet sprawdzałem, czy siadałem przy tym miejscu łaski tamtym. I tak, siadałem. I tak, powinien mieć dialog. I on się chyba powinien automatycznie włączyć. Z tego, co słyszałem. Który miał mnie odwieść od tego wszystkiego. Mylne miałem to wytłumaczyć i tak dalej. A nie tak nagle dialog. O, nie jesteś godzien. No to ja cię opuszczam. I tak, no zabiję cię, jeśli będziesz próbował coś tam. Okej, rozumiem ten dialog, gdyby był tak, ale usłyszałem, że to właśnie miało być wyjaśnione przez nią, że to jest złe, że tam płomień no nie do końca jest taki wspaniały, jak to opisywali. Tego w sumie też mogą się domyślić, patrząc na to, że on się przedstawił, kto nasze Biliriczek tam, który dosłownie jest oznaką tego jakiegoś czegoś, nie pamiętam czego, ale no ogólnie mamy tam, nie pamiętam, czy to był winogrona Szabiririego, które tam wedle opisu były jakieś takie, to były te gałki oczne zropiały, które został wyłupan za coś tam. Wytarczę z motywem smoka. Okej. No dobra, nie pamiętam wszystkiego, mogę teraz głupoty gadać, ale mniej więcej tak mi się kojarzy Szabiriri, tak jak teraz logicznie o tym myślę. Szabiriri, nie pamiętam, jak on się tam przedstawił, jak się tam mówiło, nazywał, jak się i tak dalej. No, ogólnie wiadomo, o kogo chodzi. Miejmy nadzieję przynajmniej, że wiadomo. Tak, czy tutaj to już jest to, o czym myślałem? Ten teleport? Czy jak to się dawało? Może? Może. No cóż, zaraz się przekonamy. A teraz jedziemy tą windą i tak, uwaga, czy to jest to miejsce, o którym myślałem, czy znowu jakieś inne miejsce? Znowu jakieś inne! Eksploracja się po prostu nie kończy. Nie żebym narzekał, ale jednak odcinek przydałoby się skończyć przed godziną czasu. Bo godzinne odcinki zazwyczaj, podkreślam, zazwyczaj, bo nie zawsze tak jest. Wrzucają się strasznie, ale to strasznie długo. Niech się tutaj biją. Nie wiem, jaki jest sens tego. Jaka jest fabuła, czemu się oni biją między sobą. Ale idź postać, uciekaj od niego. Nie chcę mieć do czynienia nic z tym dziadem. Nawet jeśli on ma mieć jakąś znajdźkę, to ja nie chcę. Ja nie lubię tych dziadów, oni są okropni. Wspinaj się postać. I okej, nawet jeśli to była poboczna trasa, to bardzo dużo tutaj też jest znajdźków i innych. Co my tu mamy? Talizman żółtego smoka +2. I
tutaj wracamy. Okej, to w takim wypadku... Ta winda tutaj jest jeszcze gdzie indziej. Ta lokacja może skrywa więcej tajemnic, niż myślałem. I teraz tak, pierwsza rzecz, butelka, żeby nie zginąć. Druga rzecz, kosa, żeby spróbować się pozbyć tego gołębia. Kurczaka, czy jakkolwiek by tam go nie nazwać. Teraz tak, jak się tu dostać, co tam jest, jak tam jest. Chyba będziemy musieli poszukać kiedy indziej. Okej. Moja ślepota po prostu. Moja ślepota. Moja bardzo wielka ślepota. Jak zwykle to samo. Idealne podsumowanie po prostu na zakończenie odcinka. Byłem tak ślepy, że nawet nie widziałem, że tutaj jest to przejście. Przy czym ono by nie było po nic, dokładnie tak jak myślałem. Jest to jakaś znajdźka. A jest nią... zbroja, rękawice. Ja ogólnie po prostu zestaw smoczego rycerza. Zaraz zobaczymy, czy to jest. Oczywiście na przykładzie koszuli, bo zawsze to robię na przykładach koszuli, nie wiem czemu. Cała przynajmniej tak mi się wydaje, że prawie zawsze. Zbroja z czarnego żelaza noszona przez smoczych rycerzy. Wykonana z łupów ze smoczego połowu, jako symbol dumy zarówno łowców... Łowcy smoków, jak i uczestnika komunii. Pewno została zrobiona ze smoczego skrzydła. A, okej. Okay. Dobra. W przypadku... Okej. Można to ubiorę zaraz, tak dla przykładu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak. Muszę mieć wszystko ubrane, żeby to było jasne i żeby to było rzetelne. Ciekawe, czy coś w rękawicach jest? Odrodzenia smoczy rycerz, że nie odzywają się słowem. Swoje życie spędzają na pogoni ze smoczą siłą. Wyzbywanym pięknym i inspirującym trwogą. Okej, okay, podobny trochę do rycerza smoczej krwi z opisu, którzy byli w Dark Soulsach. Tu jest coś więcej? Nie. Ale tak, taka zbrojka ogólnie. O! Nie wszystko. Bardzo możliwe, że to nie wszystko, że jednak tutaj coś jeszcze będzie, więc... tak, to, że się oddałem tutaj czytaniem opisów i tak dalej, to mógł być wielkim błędem, który przypłaciłem życiem. Będąc już coś tu jest i wielki był błyskawic. To nie do końca to, czego się spodziewałem, ale nadal dzięki za cokolwiek to jest. I jeszcze teraz odporności. Pewnie moja zbroja ma lepsze, tak, pod każdym względem lepsze, więc wrócimy do niej. A póki co, to tyle, chyba? Nie wiem, czy jest coś więcej i co nadal nie ta wieża, co ciekawe. I tak, ja już naprawdę skończę, muszę, więc tak, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I że jesteście tak samo jak ja usatysfakcjonowani z tego, że udało się znaleźć jakieś znajdźki, rzeczy i w ogóle. I tak, następny odcinek będzie prawdopodobnie powrotem do drzewa, znowu. Chyba, że dowiem się, że tutaj jest jeszcze jakieś dużo rzeczy, które powinienem przeszukać, poznajdywać, porobić. Chociaż... osobiście wątpię, że było tego jakoś bardzo dużo. Więc no... ja się teleportuję tutaj, na razie, tylko tak na chwilę sobie. Tak, ja jeszcze zobaczę, żeby nie było co tam, gdzie jest tam i jak tam jest. A na ten moment kończymy, więc... życzcie mi szczęścia w drzewie. I trzymajcie się. Hej, hej.